Tam jest coś pięknego, czuć wodę między rękami. To jest takie uczucie głębokie. Ja kiedyś tłumaczę ludziom, że jeżeli chcą poczuć wodę, najpierw muszą sobie przesypać piasek między rękami. To jest takie specyficzne uczucie takiej delikatności i ciężkości zarazem, że w zależności ile tego piasku się sypie. To samo jest w wodzie. U mnie w rodzinie były sportowe zawsze tradycje. Dziadek, dwukrotny olimpijczyk, 24-28 rok, Paryż i Amsterdam, w lekkiej atletyce, Tomasz Listowski. Dla mnie dużym autorytetem. Rodzice mi często opowiadają, że na przykład mama mi dobre jedzenie, kiełbaski, szyneczki. Ja szedłem do dziadka i kaszankę jadłem, bo to był dziadek, wiadomo, bo ja ufałem dziadkowi. Dziadek jakby mnie tak faworyzował. Dziadek prowadził dość znaną szkółkę. Nauka pływania. W 3 dni umiesz pływać, 3 razy po 45 minut i tam dosyć dużo znanych osobistości się nawet uczyło pływać. Moja mama też uczyła na tym basenie pływać i starała się zmusić mnie do wody, ponieważ ja nienawidziłem wody w basenie. Pewnego dnia mama się zdenerwowała i zaczęła mnie nawet podtapiać, żebym ja się nauczył pływać, ale nic z tego nie wyszło. I jak myśmy się już wyprowadzili z Sopotu, tata zaczął mnie zabierać na basen SKS Start. Miałem 7 lat. Na pewno wyróżniałem się wśród rówieśników swoją wagą. Tata postanowił, że może jeżeli mam takie predyspozycje, to pomoże mi i w odchudzeniu się, i może w przyszłości coś pomoże. Przeszedłem próby pływania. Pan powiedział, że mogę zacząć trenować normalnie z grupą, która już 3 lata trenuje. Przed momentem, kiedy go zaprowadziłem na basen, Marek, musisz podjąć decyzję. Pamiętaj, że jeżeli podejmiesz decyzję, że będziesz pływał, to musisz to robić. My ci w tym pomożemy. Przecież to kwestia wożenia, przecież małe dziecko, to trzeba było zawozić go 2 razy dziennie, rano i wieczorem, a później na zawody. Ja jeździłem, moja żona tak przeżywa, że na Marku to się później odbijało. Ja trenuję pod okiem chyba jednego z najlepszych szkoleniowców w Polsce, Hanny Klimek-Wodarczak. Z Markiem rozpoczęłam współpracować, jak był w 7 klasie szkoły podstawowej. Oczywiście zauważyłam, że jest to talent. Zajęłam się nim bardzo intensywnie i rzeczywiście pierwsze sukcesy przyszły bardzo szybko. Jak był młodym chłopcem, był bardzo zdyscyplinowanym zawodnikiem, bardzo zaangażowanym, słuchającym i realizującym rzeczywiście wszystkich poleceń. No i po 3 latach współpracy przyszły pierwsze bardzo duże osiągnięcia. Wyjazd na Mistrzostwa Europy, tam zajęcie 5. miejsca. Potem rozpoczęły się kolejne starty w Pucharach Świata, już seniorowskich. Tam udawało mu się zdobywać medale i te sukcesy narastały, narastały. No taki trening zazwyczaj około 10 km trwa 3 godziny, więc normalnie, jeżeli mam 2 treningi w wodzie, to jest około 6 godzin w wodzie. I to trzeba zrobić tak, żeby to się stało przyjemne, bo nie można tego traktować jako katorżniczą pracę i tylko wyłącznie, że ty musisz to zrobić i koniec. Przypominam sobie dobre chwile, jak pływałem, przypominam sobie po co trenuję, dlaczego trenuję, kto we mnie wierzy, dla kogo to robię. Trenerka by chciała, żeby to jak najlepiej wykonać i na to się gromadzi tysiące myśli. Każdy rok to w sumie przynosi inną ilość kilometrów przepłyniętych. My mamy pewne założenia, około 2000 kilometrów rocznie. Ja już wtedy nie 13 lat, aż 14 rok leci. 15 tysięcy kilometrów na pewno przepłynąłem, jak nie więcej. Trening powoduje to, że to wszystko się gromadzi. Te chwile są naprawdę takie smutne i nieprzyjemne. I wtedy chciałbym się najchętniej to wszystko wyrzucić, wyładować całą tę energię skupioną właśnie na tych złych rzeczach. Trener powie, zrobiłeś to źle. No okej, zrobiłem źle, staram się poprawić, ale to zostawia swój ślad. Nie ma kogoś, kto by to rozmagnesował, te uczucia wewnętrzne. Samotność, no na pewno to się wiąże z dużą samotnością, ponieważ w Polsce nie ma warunków do uprawiania tego sportu. Najważniejsze zawody zawsze odbywają się na basenach 50-metrowych, a odkryty basen jest tylko jeden w kraju, 50-metrowy w Oświęcimiu, więc wyjazdy na pewno kojarzą mi się z odsamotnieniem. Jak byłem w Canet we Francji, plaża, morze, słońce, 40 stopni, ale każdy miał swój pokój, sam mieszka w tym pokoju. I pamiętam te chwile, gdzie tak się w sumie siedziało samemu i się rozmyślało, co robi tata, co robi mama, co robią znajomi. Był moment zwątpienia, gdzie myślałem sobie, rzucam to wszystko, już mam tego dosyć. Tworzymy pewną jakąś rodzinę w pływaniu, ale to jest też konkurencja. My startujemy na tych samych dystansach. No to jest się przyjacielem, ale do pewnego stopnia. W 1995 roku, kiedy Marek miał 19 lat, udało mu się uzyskać minimum kwalifikującego do Mistrzostw Europy, które odbyły się w Wiedniu. Na tych zawodach popłynął rewelacyjnie, zajął tam 5. miejsce, co dało jemu przepustkę do Atlanty. Na 8 miesięcy przed Igrzyskami Olimpijskimi miałem wypadek, który wyeliminował mnie z pływania na 2 miesiące. Na basenie w Lesznie są takie zjeżdżalnie i
po treningu chcieliśmy się rozerwać trochę i poszliśmy na to zjeżdżanie. No i ja się poślizgnąłem, uderzyłem głową najpierw w rurę, taką metalową, później całą powierzchnią twarzy jeszcze w tą ślizgawkę. Miałem 47 szwów na twarzy. Muszę przyznać, że tam dopiero poznałem, co to jest prawdziwa przyjaźń. Tam przychodzili ludzie, ci naprawdę, którzy mnie lubili. Potrafili przyjść nawet o 11 w nocy, bo ja nie mogłem jeść, i przynieść mi szejka, bo widzieli, że jestem głodny. Ten szejk był taki, że mogłem po prostu napić się, bo miałem całe usta zaszyte, więc grono osób, z którymi kiedyś się trzymałem, wykazało się taką wielką przyjaźnią. Ja wiem, że to był z mojej winy na pewno wypadek. Ja zawaliłem sprawę, bo miałem jechać na Mistrzostwa Świata do Rio de Janeiro, gdzie miałem szansę zdobyć medal, nawet złoty. To bolało, że na tyle miesięcy przed igrzyskami nie mogę trenować, nie mogę uczestniczyć w przygotowaniach. Myślałem nawet o skończeniu kariery, bo wiedziałem, że to może się przeciągnąć dłużej, że ja mogę nie zdążyć się przygotować. Na to, że ja jadę, to się nakłada wiele czynników. To podatnicy płacą na to, że miałem polecieć samolotem, dostać sprzęt odpowiedni i bez sensu robić takie wydatki, jeżeli ja się nie zdążę przygotować. Najczęściej wypadek wynika z przypadku. Mogłem tam nie iść. Ale na pewno to było ze strony ogólnie ludzi z tych wyższych sfer, którzy uważają, że po prostu mnie tam nie powinno być, ja powinien tylko trenować i przygotowując się do Mistrzostw Świata na krótkim basenie nie robić takich rzeczy. Ja to odczułem, że to była moja wina. Pracował bardzo mocno do Atlanty. No i nieoczekiwanie pewnie przede wszystkim dla siebie, jako dla młodego człowieka, bo był najmłodszym finalistą, osiągnął rewelacyjne osiągnięcie sportowe, jakie może uzyskać młody człowiek, dostał się do finału A, tam zajął 6. miejsce na dystansie 200 metrów stylem klasycznym. Myślę, że zaskoczyłem wiele osób z tym 6. miejscem, ponieważ akurat ja byłem takim zawodnikiem, którego wysłali na te igrzyska i miał popłynąć w granicach swojego rekordu życiowego i to by wystarczyło, a ja jechałem z marzeniem, żeby wystartować w tym finale. Każdy marzy o tym, a płynąc w finale, walczyłem o medal. Tam się nie ma nic do stracenia. Mogę być 8, mogę być 6, mogę mieć medal. I takie było moje nastawienie. I tego uczucia nigdy nie zapomnę, bo to była w sumie taka euforia. I przez tę euforię nie pamiętam tego, jak płynąłem w ogóle. Nawet nie pamiętam tego zmęczenia. Po prostu dopłynąłem, zobaczyłem, że zrobiłem rekord życiowy, że byłem 6. I to było piękne uczucie, a poza tym widownia 15 tysięcy osób czy 20 tysięcy osób, to też na mnie ogromne wrażenie sprawiło. Pierwszy mój start, jak stałem na słupku, to płakałem. Oczy załzawione i myślałem sobie, Boże, co moja mama, co moja babcia robi. I ci ludzie, bo to jednak dopływ był ogromny. Ja nie byłem przygotowany na taki szok. Nie współpracowałem nigdy z psychologiem i nie wiedziałem, na co ma być przygotowany, na ten ogrom tego wszystkiego. To na pewno był zwrotny punkt w mojej karierze, bo 6. miejsce na Igrzyskach Olimpijskich oznacza już pewne zobowiązania. Trzeba będzie pokazywać się na każdych zawodach takich znaczących i osiągać dobre wyniki. Jeżeli źle popłynę, to i prasa mnie po prostu źle potraktuje i koledzy zaczną się odwracać, bo tak, jeżeli się jest na topie, to wszyscy są uśmiechnięci, wszyscy mówią cześć. Jest wspaniale, powiem tak. Każdy cię zna, każdy cię lubi. Każdy chętnie z kimś takim obcuje, ale jeżeli już spada poziom, to się dostaje takiego kopa w tyłek, się wszyscy odwracają. No byłeś dobry, co teraz sobie reprezentujesz? Po tym sukcesie ciężko było się zmobilizować. Jak to wśród młodych ludzi bywa, gdzieś tam sukces, sława uderzają do głowy. Jeszcze troszeczkę zmobilizował się do początku 1997 roku, gdzie fala kolejnych zwycięstw, udział w Pucharach Świata, gdzie zdobył łącznie w ubiegłym roku 10 medali, w tym 5 złotych i w generalnej klasyfikacji zajął 2. miejsce, no spowodowało to, że nagle i przypływ, może nie za dużych, ale jakichś tam drobnych pieniążków, które spowodowały, że mógł swój standard życiowy podwyższyć. Sława i radio, i telewizja, i prasa, no spowodowały to, że gdzieś zaginął ten czynnik tej idei sportowca, tej idei walczenia dalej o swoje. Przychodził na treningi, realizował je i skłamałabym, gdybym powiedziała, że to źle wykonywał i że przestał się tym zajmować, bo jest to za ambitny zawodnik, ale nie było już tak mocnego zaangażowania niestety do 97 roku, do Sewilli, takie jakie reprezentował rok wcześniej na przykład do Atlanty. Sport pływacki jest taką dyscypliną, że zawsze odzywa się po swoje, czyli niestety te kilometry trzeba wypłynąć, te żmudne godziny trzeba spędzić w wodzie i na lądzie. Starałem się dotrzeć do jego świadomości, do psychiki, że w nim drzemią jeszcze duże możliwości, duże umiejętności, że może po prostu podwyższać swoje kwalifikacje i że to powinien sobie jako cel życiowy postawić. Postanowiliśmy spróbować. Bardzo dobrze, jeżeli można byłoby ocenić tak krótki okres przygotowań do PERT, do Mistrzostw Świata, które się odbyły w styczniu tego roku. Odbył w bardzo mocnym treningiem, bardzo zaangażowany. No, wrócił do tego swojego
starego podejścia do sportu, bo pokazał, że może być odważnym zawodnikiem. Słynę z tego, że lubię wcześniej chodzić spać, więc dla mnie dyskoteki mogłyby nie istnieć. W życiu nie byłem na prywatce domowej, takiej z prawdziwego zdarzenia, gdzie, no nie wiem, jak młodzież opowiada, piją piwo, śmieją się, tańczą. Nie wiem, jak to wygląda, nie mam pojęcia. To jest też to, co trzeba zapłacić trenując. Ja jestem szczęśliwy z tym, co robię. Jakbym nie był, to bym po prostu z tego zrezygnował. To jest bardzo proste. Człowiek nie jest zmuszony do robienia czegoś. Ma wolną wolę i może robić to, co chce. Oczywiście ja mogę teraz też iść na dyskotekę, jak trenuję, ale to wtedy się na mnie odbije. To będzie mniej godzin przespanych. Ja wolę na przykład w sobotę z tatą pojechać na budowę, coś tam porobić na budowie, pomóc, spotkać się wieczorem z dziewczyną, z dwójką, czwórką przyjaciół. W niedzielę razem wspólny obiad, pójść na spacer. To mi wystarczy. Tylko właśnie te wyjazdy. Musi rezygnować z wielu rzeczy. Rezygnuje na pewno z uciech życia młodzieńczego, z tej podstawowej rzeczy, która jest dominantą dla wszystkich młodych ludzi, czyli z dyskotek, z pójścia do kina. Jest nawet taka tendencja. Urząd Kultury Fizycznej i prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pan Paszczyk, twierdzą, że na naukę i chyba zresztą słusznie. Jest czas inny. Jeżeli jest zawodnik dobry teraz, tu i w tej chwili, to powinien swoje umiejętności, swoją młodość, swoje wszystkie cechy wykorzystać przede wszystkim do tej działalności sportowej, a nawet naukę przenieść na okres późniejszy, bo potem będzie na to czas. Potem już nie będzie można być sportowcem, bo po prostu już nie te lata i nie te kwalifikacje. Jest to naprawdę bardzo trudny sport. To jest naprawdę potężne, potężne wyrzeczenie. Ta miłość, która się nazywa pływanie, sport, nie znosi innych konkurentek. Uprawia się jakiś sport, to jest zawsze duża ingerencja. Rodzice mówią co innego, trenerka mówi co innego, ja myślę co innego i rówieśnicy mówią co innego. Chodź, wyskocz z nami na piwo. Mówi, no sorry, nie mogę. Nie? Rodzice mówią, chodź z nami gdzieś, pojdź. No czasami też nie mogę, chcesz mieć trochę czasu dla siebie, prawda? Trenerka mówi, powinieneś jeszcze to i to, więc odpocząć. No też bym chciał się trochę zrelaksować. No nie mogę ciągle żyć w tym takim ułożonym treningu, że o tej trening, o tej wypoczynek i tak jak w sumie robot. Trzeba mieć też trochę czasu dla siebie właśnie tak, żeby nie być w tym zamknięciu, nie być cały czas tym treningiem z tą wodą, bo jednak to nie jest natura nasza. Chcąc, nie chcąc, my chcemy od tego reagować. Nie zawsze nam wolno. Jestem z jedną dziewczyną 3 lat. Jest wielu wrogów tego związku, wielu przyjaciół tego związku na pewno, bo to jest normalne, jeżeli człowiek jest już osobą publiczną, nie zamierza na razie niczego zmieniać. Dla mnie ta osoba jest podporą, głównie przyjacielem. A z punktu widzenia trenerów, ta osoba zabiera czas na przykład na wypoczynek, dekoncentruje podczas treningu. Gdyby jeszcze umiał zrezygnować z tych swoich prywatnych znajomości, każdy po prostu taki układ na pewno bardzo szkodzi psychicznie. Pierwsza miłość, zakochanie, zauroczenie jest potężnym uczuciem, które przeżywa każdy z nas, każdy człowiek. I gdyby Markowi udało się z tego zrezygnować, mam wrażenie, żeby doszedł do rewelacyjnych wyników.